Wyglądam trochę jak Landryna, wiem. I jeszcze to tło z Hello Kitty. Straszne, potworne, okropne. Znaczy nie, no nie jest takie okropne. Akurat korzystam z tego tła, bo nagrywałam na nim TikToki. Bo uwaga, będę brała udział w obozie. Letnim obozie cosplayowym. I jakoś poczułam taki vibe na różowy. Różu moc? Świat przez różowe okulary? Czy coś takiego? W każdym razie, dawno nie było nic na YouTube. Ja teraz przychodzę do was z czymś takim. To jest wielkie pudło, które pożyczył mi kolega. To było takie wszczepienie? Było, nie? Ksawery było! Ja tego nie zrobiłam! No, w każdym razie są to okularki VR. To jest tak fantastyczna sprawa. Nie wiem, czy mieliście kiedykolwiek okazję sobie ubrać świat wirtualny na oczy i widzieć go z każdej możliwej strony. Ja miałam raz i jestem zachwycona. Na początku jeszcze jak mi pożyczył tego VR-a, no to praktycznie codziennie się nim bawiłam. Zwłaszcza w tą, wiecie, taką gierkę, co do muzyki, nie? Te... No, takie miecze, lasery, miecze laserowe. Dokładnie, padł mi taki pomysł teraz do głowy. Troszeczkę niekorzystny z mojej strony, ale z waszej być może. Być może. Założyłam ostatnio Twitcha, gdzie będziemy grać w gierki, jeżeli wszystko pójdzie pomyślnie. Mam taką nadzieję. Widzicie, to w oczach, to stres. To jest w oczach stres. Ja nie umiem grać w gierki. Założyłam Twitcha w sumie dlatego, że się boję grać. Logiczne, prawda? Każdy tak robi. Dokładnie każdy robi. Jak założę Twitcha, no to tam muszę grać, tak? Generalnie się cieszę, że będę grała w gierki, ale może nie przedłużajmy aż tak, bo to, co bym chciała w tym momencie zrobić, no to nie jest stricte gierka, tylko... Na tym VR-ze są horrory. Trochę mój outfit tak nie bardzo pasuje. Ja się będę pewnie bać. Ja już się boję. Więc zrzućmy różowe... Myślałam, że wyjdzie tak, wiecie, drugimi słowami. Efektownie, no nie wyszło, teraz. Zrzućmy róż z siebie i poważnie zajmijmy się... Wiem, że na pewno jest z filmu To, krótka animacja. I jeszcze jakieś... Na pewno są. Jestem sama w domu, ale jest dzień. Jest dzień. Kapra w oczko. Ona już się boi. Czekajcie, poprawię sobie ciut. A czemu ja w ogóle wspomniałam o Twitchu? Wspomniałam dlatego, do horrorowych rzeczy, że spodziewam się, że z moim poziomem umiejętności growych skończy się to na tym, że ja przede wszystkim będę grała w takie albo głupie, albo proste gry, albo właśnie w takie straszne. Nie wiem jeszcze, czy się do tego nadaje. Czy nie będę za bardzo przerażona. Będziesz mnie wspierał? Myślę, rodziku, że uciekniesz, jak tylko zacznę. Stresuję się. Będziesz ze mną? Będziesz mi tu towarzyszyć? Nie zostawi mnie. Ja nie Zdrajca. Minus tych okularów jest taki, w sumie nie mogę je w swoich okularach. Mam nadzieję, że jest naładowany, bo naładowałam kamerkę. Nie pomyślałam o tym. Tak samo nie pomyślałam o tym, że ojej, zrobiłam makijaż, żeby być ładna. I brudzę. Może się przesunę tu? Nie. O. I tu wyświetlimy ten filmik. Wystarczy, tak? To też było głupie. Ale mam. No. Potwierdź granice systemu, żeby zmienić. To jest moja ziemia. Mam rysować. Ja to lubię. To umiem zrobić. Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę. Dobrze, zaczniemy od IT. Ja widzę, że tu są jeszcze jakieś takie rollercoastery creepy. O Boże. Żeby tylko mnie nie przerwało nagrywania, bo ja chyba dostanę ataku. Dostanę ataku. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. No, postaram się nie zamykać oczu, ale nie obiecuję, nie obiecuję, nie obiecuję. A ja widzę, widzę jednak Hello Kitty tutaj. O Jezu, 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 Jezu. Dobra, dobra, dobra. Jest łódka, łódka. Zgasło światło. I płynie łódka, płynie łódka. O nie, ona teraz wpłynie tam do środka. O nie. O nie, tam on jest za mną, on jest za mną, nie popatrzę. Dobra, popatrzyłam! Popatrzyłam! To nie był dobry pomysł, jednak nie był dobry pomysł. On jest tutaj. O, śmieje się! Śmieje się! Boże! Boże!
mogę. Coś się dzieje, zamknęłam oczy, przepraszam, zamknęłam oczy, zamknęłam, otworzyłam, dobrze, jest wielki napis IT. Idzie teraz. Ja pierdzie, to jest straszne. O nie! Nie, 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 nie. On jest za mną, on jest za mną, on jest za mną pewnie, on jest za mną. Przeżyłam. O Boże. W tym VR-ze są jeszcze takie nagrania dinozaurów. Fajnie, nie? Ale to, co ja teraz zobaczyłam... Nie, nie, nie. No, ludzi. Ty chcesz tu. Wiecie, co jest najstraszniejsze? Że ja w pokoju mam czerwone balony. Są jeszcze rollercoastery. Znam się, że na rollercoasterach sobie jechałam. Więc nie będzie takiego efektu. Ja się nie boję aż tak. Ale jest rollercoaster tam. Taki creepy troszkę. Dobra, dobra. Mamy kotka. Będzie miło nie dla niego. Coś chciałam powiedzieć, nie wiem co. Jest chyba troszeczkę mniej straszny niż ten clown, tak mi się wydaje. Ojejku, It ma jeszcze drugą część. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Muszę zaraz podłączyć. O, to stało, dobra. To jest obrzydliwe. Tutaj jest... O nie! O, jak on wstał! Mogę to ściszyć? Gdzie to się ścisza? Gdzie to się ścisza? Nie mów do mnie! Nie chcę play z wami! Gdzie to się ściszało? Tu gdzieś! O, jestem blisko, ja pierdzielę, ale jestem blisko. Gdzie to się... Okej. To się... Nie, Jezu, jesteś za blisko. Za bliziutko. Nie wiem, czy to wytrzyma 7 minut w sumie, bo...
Mam niską baterię. O, ja mam jakąś ciałko, mam w ręce, mam, ale idę, nie, nie, coś się wydarzy strasznie. Okej. Przepraszam, ludzik w ogóle. Przepraszam. Ty wiesz, już raz grałam w jakąś horrorową gierkę. Przez przypadek walnęłam go w pyska i nie wiem, czemu za nim tu jest. Dziękuję. Lepiej, żeby tu był niż. O! Dobra. Ej! Dobra, nie dotykam. Zachowajmy spokój, powagę czy coś. Ostrzegła mnie niby, ale. Okej. Nie fajnie jest. Ten ogień. Palić się. Okej, okay, ale gdyby to był tylko ogień, to taka lekki niepokój, lekka obawa, ale nie jest aż tak strasznie. Oj, ktoś tak bardzo rośnie, bardzo rośnie. Tak wiecie co, przymrużyłam oczy, bo się boję. On coś zrobi mi. Ofa, teraz już będzie, bo jest ciemno. Jest, o, wyskoczy coś, na pewno wyskoczy coś. Dobra, rozumiem. Zastanawiam się tylko, czy będzie duży jumpscare. Bo przed tym to było trochę. Ja nie lubię. Proszę, jeżeli jest osoba, która lubi jumpscare, w sensie serio, lubisz to. Pewnie automatycznie i tak się boisz, ale lubisz to. To jest czarno, ciemno. Wiecie co, troszeczkę mi tu Hello Kitty to mam na. Przepraszam, Rudzik, przepraszam. Idź sobie, naprawdę. Nie będę cię zrzucać, bo twoje towarzystwo dodaje mi trochę otuchy, ale nie chcę cię straszyć. Przepraszam. Ale jakbyś przeżywał to składnie, to samo co ja. Wiecie co, mam ciarę, jest mi zimno. O, jedziemy. Okej, okay, proszę, żeby nie było jumpscare'ów, bo ogólnie ja lubię te rollercoastery bardzo, ale są nieprzyjemnie. Nie wiem, czy powinnam zamykać. Jeszcze zrobiłam sobie ładny makijaż i. Fajnie. Nie, to jest fajne, ale wiecie co, czuję niepokój w tym wszystkim. Więc to już nie jest fajne. Byłoby fajne. Może tylko. Boję się, że coś mi wyskoczy. Ja nie byłam nigdy w domu strachu, wiecie? Możecie się chyba spodziewać po moich reakcjach. O, w sumie nie wiem, czy ja powinnam pociąć to, co ja tutaj. Nie, no nie wiem. Coś tu się wydarzy, bo to już jest koniec. To już jest koniec, prawda? Nie koniec? Ja chyba się popłakałam, wiecie? Dobrze, że się nie zasikałam. Ja boję się. Filtruję się, jakbym, kurde, nie wiem, rodziła co najmniej. To jeżdżenie na rollercoasterze generalnie jest miłe, fajne, ale nie wiem, bo się boję ciągle, że coś mi wyskoczy i na razie nie wyskakuje aż tak, ale pewnie wyskoczy w. W takim momencie, w którym nie będę się spodziewać, właśnie tak. Tym, gdzie otworzyłam oczy tak szeroko. Gardło mnie boli. Co tu będzie?
kocham się. Liner mi schodzi z oczu. Wyłączmy. Koniec. Nie. Możecie mi dać znać, czy chcecie drugą część, ale ja nie chcę. O Boże. Nawet jestem dumna, że to zrobiłam. Nigdy więcej... Nie. Nie pójdę nigdy do domu strachów. Może zagram w grę tak w komputerze. Może jak nie jest to VR, nie jest tak blisko, to nie jest tak strasznie. Pewnie jest i tak. Dalej serce mi chodzi tak szybko, Boże. Ale już nie będę przedłużać, bo pewnie trwa to już konkretny czas. Dziękuję, jeżeli ktoś dotrwał do tego końca, do tego momentu. Zapraszam na wszystkie moje inne social media, w szczególności na Instagrama. Lubię, jak tam rosną obserwujący, bo lubię Instagram.